Zakończyło się tegoroczne Forum Ekonomiczne i Forum Trzeciego Wieku w Krynicy i Nowym Sączu. Tematem głównym debat dotyczących spraw seniorów była tak zwana srebrna gospodarka. W panelach dyskusyjnych srebrne pokolenie potencjałem srebrnej gospodarki, bezpieczny senior, konsument na rynku produktów i usług oraz aktywność seniorów w życiu publicznym w procesie zmian demograficznych, przedstawiciele Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, Polskiej Unii Seniorów i wielu innych organizacji senioralnych dyskutowali z reprezentantami rządu, parlamentu, urzędów państwowych i samorządowych oraz korporacji o tym, jak zorganizować dla seniorów dobrą, pełnioną i szczęśliwą jesień życia i jak wykorzystać dla wspólnego dobra ogromny potencjał seniorów we współpracy międzypokoleniowej. Warunki logistyczne nie wszędzie odpowiadają tym potrzebom, jakie są lokalnie stwierdzane w środowisku. Nie ma sal wykładowych, nie ma lokali na pomieszczenia sekretariatów. Brak jest sprzętu, takiego podstawowego sprzętu jak komputer, jak drukarka, a nawet mikrofonów. Nie ma finansowania etatów, czyli pomocy, asystentów dla liderów uniwersytetów trzeciego wieku. To są czasem okresowe dotacje, które daje samorząd. Niektóre urzędy pracy kierują bezrobotnych w ramach takich umów na staż, na praktyki, ale w momencie, kiedy ta osoba już się przyuczy do wykonywania funkcji asystenta, lidera UTW, no to kończy się umowa i na nowo trzeba szukać innych osób, ponieważ na ogół w uniwersytetach nie ma finansowania etatowego zatrudnienia. Świat stoi w tej chwili przed jednym z najważniejszych problemów, to znaczy zabezpieczenie właściwej starości. Liczba ludzi, których doprowadziliśmy do starszego wieku, jest potężna i rośnie. Społeczeństwa cywilizowane są w stanie zabezpieczyć potrzeby zdrowotne średniego pokolenia, co prowadzi do długiego przeżycia i ten life expectancy, ta oczekiwana długość życia, jest coraz wyższa i z biegiem czasu rośnie. Pytaniem jest, na ile aktualne środki finansowe są w stanie zabezpieczyć to, czego oczekują starzejący się ludzie. Ci starzejący to jestem ja, to jesteśmy my wszyscy i w jaki sposób musimy myśleć, czy będziemy mieli wystarczająco środków na to, ażeby płacić na utrzymanie tej dużej grupy ludzi, jak i zabezpieczyć ich potrzeby. Myślę, że najważniejszym problemem seniorów aktualnie jest przede wszystkim zagospodarowanie przestrzeni publicznej przyjaznej seniorom. Mówiąc o przestrzeni publicznej dla seniorów, mamy na myśli nie tylko przestrzeń w postaci możliwości ustawienia ławek, ale przede wszystkim przestrzeni domowej, ponieważ bardzo dużo seniorów, przynajmniej w naszym mieście, gdzie przeważa stare budownictwo, w których nie ma wind, zostaje uwięzionych w domu, ponieważ nie ma możliwości wyjścia i opuszczenia na przykład piątego czy innego piętra, jak jest jeszcze tym bardziej osobą niepełnosprawną. Czyli problemy mieszkaniowe, które mogłyby poprawić funkcjonowanie seniorów, są problemami bardzo ważnymi. Sytuacja demograficzna jest wszystkim znana i oczywista. Również myślę, że wszyscy zdają sobie sprawę, jak ogromny potencjał drzemie w tej dużej liczbie osób starszych. Właściwie podstawowym problemem to jest, jak ten potencjał uruchomić. I z jednej strony wobec tego myślimy o osobach, których potencjał może zostać jeszcze bardzo mocno wykorzystany dla rozwoju kraju. Myślę tutaj o tym trzecim wieku. Niestety starość to także wiek, o którym dzisiaj mówimy, czasem czwarty, czyli osoby, które wymagają już pewnej troski, które bardziej powinny być podmiotem troski pozostałej części społeczeństwa, niż mogły wnosić znaczny wkład w rozwój i życie młodszych pokoleń. Myślę, że problemów seniorów jest sporo z punktu widzenia mojej organizacji. Są to przede wszystkim problemy bezpieczeństwa ekonomicznego, ale również problemy możliwości aktywnego życia, wykorzystania tych lat, które nam jeszcze daje życie w sposób sensowny, z możliwością własnego rozwoju, niesienia również pomocy innym, bo i tym w związku się zajmujemy.
seniorzy potrzebują nie tylko edukacji, która powoduje, że znajdują chęć życia, przede wszystkim dostrzec problem warunków mieszkaniowych, z jakimi borykają się osoby, które w jakimś momencie życia tracą swoją sprawność fizyczną. Dlatego niezwykle ważne jest, aby poprzez gremia, jakimi są Miejskie Rady Seniorów, podjąć współpracę z samorządem lokalnym i przekonać samorząd o konieczności stwarzania nowych warunków mieszkaniowych dla osób niesamodzielnych, które mają trudności w poruszaniu się. Sytuacja, jaką mamy w strukturze demograficznej dzisiaj w Polsce, nie jest jeszcze taka zła. Prawie 9 milionów osób starszych w całej strukturze populacji. Natomiast prognozy pokazują, że do roku 2050 to będzie ponad 40% naszego społeczeństwa powyżej 60 roku życia. W związku z czym te wszystkie działania, jakie są podejmowane i będą podejmowane, muszą być na tym skupione. Natomiast ja podkreślam, to nie jest problem osób starszych. Ta kwestia, o której dzisiaj mówimy, to jest szansa i wyzwanie. Szansa dla nas wszystkich i wyzwanie dla nas wszystkich podmiotów strony rządowej, samorządowej, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i wreszcie samych seniorów. To nie tylko dbałość medyczna, przycisk życia, anioł stróż Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To jest spojrzenie na całokształt. Jest srebrna gospodarka. Ja nawet określiłem ją wczoraj w Nowym Sączu jako złota gospodarka. Doświadczenie, wiedza i nieprawdą jest, że jest e-wykluczenie. Ja sądzę, że możemy jasno powiedzieć, seniorzy są przygotowani, aby dalej kontynuowali pracę zawodową, w jakiejś części opiekując się dziećmi, wnukami, bo to jest ten przekaz bezpośredni dla tradycji i wszystkich możliwości, jakie nabyli w ciągu życia. Ja bym nie nazywała, że mamy problemy. Mamy wyzwania i uważam, że idziemy w dobrym kierunku. Zaczynamy nie tylko głośno mówić o seniorach, ale również działać. I te działania już są dzisiaj widoczne. Jest mi niezmiernie miło, że w ostatnim czasie podpisaliśmy porozumienie z Ogólnopolską Federacją Uniwersytetów Trzeciego Wieku, z Polską Unią Seniorów i z Ogólnopolskim Porozumieniem Rad Seniorów współpracę z organizacją niemieckich seniorów BAXO. W Niemczech mamy wiele projektów prozdrowotnych, propagujących aktywne starzenie się, zdrowe żywienie, sport, kształcenie osób starszych, także w technikach cyfrowych, wsparcie i opiekę dla osób z demencją w hospicjach. Mogę powiedzieć, że w odniesieniu do wielu obszarów potrzeb polskich seniorów zapewne dobrze byłoby poznać różne programy działania w Niemczech i skorzystać z tych rozwiązań w Polsce. Jesteśmy nastawieni na współpracę z innymi krajami, o czym świadczy te relacje z Niemcami i z organizacją BAXO. Bardzo dziękujemy za tą współpracę i ufam, że ona będzie coraz bardziej, coraz lepiej się rozwijała, tak żeby można było jak najlepsze rozwiązania implementować do Polski. Organizacja BAXO w Niemczech. To tutaj korzystanie z tych doświadczeń, ale i również dzielenie się naszymi polskimi doświadczeniami, nie tylko Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ale również Polskiej Unii Seniorów, ale również gminnych miejskich rad seniorów i innych organizacji, z którymi współpracujemy, dawałoby bazę na tworzenie takiego silnego, powiedziałabym nawet europejskiego ruchu seniorów. Ruchu, który ma na celu utrzymać jak najdłużej w aktywności, w samodzielności, w godnym życiu osoby starsze. Jest to ważne, bo chcemy korzystać z dobrych doświadczeń, które zostały wypracowane w Niemczech. Niemcy już od wielu lat zajmują się seniorami. Ten program u nich idzie w dobrym kierunku. Uważam, że nie warto wyważać otwartych drzwi, należy z dobrych praktyk korzystać. Die Senioren, die ich hier jetzt kennengelernt habe, sind sehr aktiv. Seniorzy, których mogłam tu poznać, są bardzo aktywni. Czuję się w tej grupie seniorów bardzo dobrze. Czuję tu wielkie zaangażowanie ludzi i serdeczność. W Niemczech jest może większa profesjonalizacja pracy w tej grupie społecznej. Seniorzy tu i w Niemczech są bardzo podobni, z podobnymi potrzebami i zainteresowaniami. Wszyscy chcą włączyć się do działania.
Tutaj jednak odczuwam większą serdeczność we wzajemnych kontaktach. Prawdopodobnie kultura i specyfika tego regionu sprawiają, że ludzie są bardziej serdeczni w kontaktach i to najbardziej mi się tu spodobało. Ponieważ profilaktyka zdrowia i receptą na długowieczność seniorów jest to olbrzymie wyzwanie, bardzo duży nacisk składamy na edukację w profilaktyce zdrowia, współpraca z różnymi instytucjami, które nas i wspierają, jeżeli chodzi o wykłady, zajęcia, aby senior miał więcej wiedzy na temat właśnie swojej dbałości o dobrą kondycję, o dobre zdrowie. Taką olbrzymią zachętą to jest to, że senior czasami się czuje bardzo samotny. Czasami po odejściu osób bliskich, czy to męża, czy żony, są różne schorzenia psychiczne. I zachętą jest to wyjść, zobacz, zintegruj się, ponieważ tam poznajemy nowe osoby i dla ciebie będzie bardzo ważne, żebyś opuścił ten dom, telewizor, zostawił tego pilota, a udał się na zajęcia, ponieważ tak każdy znajdzie swoją dyscyplinę sportową. Czy to będzie brydż i szachy, która świetna profilaktyka, jeżeli chodzi o Alzheimera, o demencję. Sprawność fizyczna także dla mężczyzn. Okazuje się, że takie właśnie zajęcia sportowe czy ciągły mężczyzn, bo domeną takich uniwersytetów czy organizacji senioralnych to zazwyczaj kobiety były. Natomiast właśnie sport pociąga też mężczyzn, bo tutaj mamy takie dyscypliny jak pływanie, jak strzelanie, czy to z łuku, czy z broni. I mężczyźni w tym czują się świetnie. W trakcie merytorycznych dyskusji uczestnicy docenili innowacyjny projekt Polskiej Unii Seniorów tworzenia kompleksów mieszkaniowych zabezpieczających najważniejsze potrzeby seniorów, w których będą oni mogli mieszkać i korzystać z różnych form wsparcia. Ten model przyjaznego domu w kształcie galerii otworzy drogę do zorganizowania w Polsce unikalnego i dostępnego dla przeciętnego seniora systemu budownictwa, w którym mieszkańcy będą mogli korzystać z dziennego domu seniora, restauracji, kawiarni, wsparcia medycznego i rehabilitacyjnego, a także domowego sklepu. Co ważne, również licznie zgromadzeni goście tegorocznego Forum Ekonomicznego i Forum Trzeciego Wieku, przedstawiciele państwowych i samorządowych urzędów, a także działacze organizacji seniorskich z Polski i zagranicy dostrzegli atuty działania Polskiej Unii Seniorów w tym unikalnym projekcie. Widzieć w starości naturalny etap życia. To nie jest fatum, to nie jest przekleństwo, które gdzieś tam na nas spada. Tylko naturalny etap życia, który trzeba również w sposób naturalny przyjąć. I aby tych ludzi starszych nie wykreślać z życia, nie wykluczać z przestrzeni publicznej, z różnych obszarów aktywności kulturalnej, sportowej. Aby czuli do końca, że są częścią społeczeństwa. Ciągle ważną, ciągle mającą coś do przekazania młodszym od siebie. To jest chyba najważniejsze, to jest ważniejsze od wszelkich innych działań. Znakomitym przykładem działania jest dla mnie Polska Unia Seniorów, z której inicjatywy w Oświęcimiu powstaje pilotażowy projekt. Dla 180 osób powstaje obiekt, w którym będą mogli nie tylko wygodnie zamieszkać, ale również cieszyć się zapewnieniem bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej, również całej bazy społeczno-kulturalnej. To jest niezwykle ważne, to naprawdę nie wymaga ogromnych pieniędzy. Można wspólnie zastanowić się i trzeba o tym rozmawiać na co dzień, jak należy udoskonalać opiekę nad seniorami. Pan Janusz, marszałek, podjął to wyzwanie i chce, aby seniorzy w Polsce, bo słyszymy, że za granicą istnieją już takie maleńkie osiedla, gdzie seniorzy mogą się integrować, gdzie mogą liczyć na wsparcie już fachowe, ponieważ tutaj już, jeżeli wchodzą schorzenia poważne, czy Alzheimer, czy demencja, czy depresja, to my tutaj musimy mieć również pełną ofertę usługi takiej medycznej, całej profilaktyki. A nawet tak sobie mówimy, że jeżeli seniorzy, którzy samotnie mieszkają, a chcieliby się właśnie połączyć z innymi seniorami, mieć to wsparcie medyczne, ale myślę, że pójdziemy dalej. Tam można by tworzyć warunki na przygotowanie takich seniorów również do startu w takiej chociażby olimpiadzie. Tamte rozgrywki, szachy, brycz, to właśnie takie pierwsze. Tam sekcje plastyczne, gdzie senior, który potrafi poprzez plastykę pięknie sobie koordynować właśnie te dwie półkule. Tam możemy edukować
jak nie nadużywać leków, bo senior, jeżeli zostanie sam, to on w tym domu spogląda tylko co w telewizji, jaka tam reklama, wierzy tej reklamie, a okazuje się, że potrafi przedawkować. Czyli tu na pewno w takich ośrodkach, w takim zadbamy, żeby senior nie nadużywał leków. Koszt pobytu w domach pomocy społecznej rzeczywiście jest dosyć wysoki, bo to średnio około 3,5 tysiąca złotych. Ale też trzeba popatrzeć, że to jest tak skonstruowana ustawa, że senior płaci 70% swojego dochodu. Jeżeli ma zasobną rodzinę, to resztę płaci rodzina. Ale jeśli nie ma tej zasobnej rodziny, to jest samorząd. Jednak w pewnym momencie podjęliśmy tę decyzję w naszym kraju, że to jest zadanie samorządu. I samorządy nie mogą jakby nie realizować tego zadania. I muszą zrozumieć, że to nie jest problem, że to jest dany mieszkaniec gminy, to jest ich mieszkaniec i też muszą tę odpowiedzialność za tego mieszkańca ponieść. Budowanie mieszkań dla seniorów. Bo z jednej strony mówimy, że senior, przycisk życia i wolontariat dzisiaj był poruszany, ale z drugiej strony, jeżeli na przykład te 180 mieszkań, gratuluję panu Januszowi Marszałkowi, który właśnie wkrzesił tą ideę, gdzie będzie nie tylko infrastruktura, wysokie standardy mieszkania, ale dostępność, rehabilitacja, dochodzący lekarz, kawiarnia. To jest to wszystko, gdzie pozwoli żyć aktywnie i ja sądzę, że to jest kolejny sukces. Blokowiska najczęściej jest tak, że przebywa od osób młodych i ten senior czuje się zupełnie samotny, zagubiony, bezradny. Natomiast jeżeli tu będzie taka infrastruktura stworzona pod seniorów, to jest bardzo dobry pomysł. Myślę, że spotka się z dużym zainteresowaniem seniorów. Polska Unia Seniorów pełni bardzo taką dobrą rolę, muszę powiedzieć, dla osób odpowiedzialnych za polityki senioralne. Dla mnie, doradcy prezydenta miasta Krakowa do spraw polityki senioralnej, współpraca z Polską Unią Seniorów jest niezwykle inspirująca, bo te pomysły, które transponowane są z krajów bardziej rozwiniętych, szczególnie z obszaru Niemiec, które w swoich działaniach na rzecz seniorów, szczególnie tego czwartego wieku, mają bardzo duże osiągnięcia, to wielka sprawa. Dlatego ogromnie sobie cenię współpracę z panem Januszem Marszałkiem, z Polską Unią Seniorów. Między innymi Polska Unia Seniorów inspiruje naszą Radę Krakowskich Seniorów, bowiem wspólnie tworzą ogólnopolskie porozumienie Rad Seniorów. To bardzo ciekawe, interesujące gremium. Seniorzy są coraz ważniejszą grupą społeczną w obecnym czasie przemian demograficznych. Mamy coraz więcej seniorów. Starsze osoby często nie są przygotowane na problemy swojego wieku. Szansą na pokonanie wielu problemów jest, by seniorzy mogli pozostać aktywni. Do tego jednak potrzebne jest wsparcie ze strony innych grup społecznych. Bardzo podoba mi się program, który w zasadzie zaczęła już realizować Polska Unia Seniorów, dotyczący mieszkania dla seniorów. Jest to program, który będzie skupiał wszystkich seniorów, w którym seniorzy będą mogli się poczuć jak w prawdziwym domu, takim przystosowanym dla osoby starszej. Warto, aby ten program został powielany w innych miastach. Mam nadzieję, że to jest program pilotażowy, który ma przyszłość i właśnie tą dobrą praktykę, którą teraz pokazuje Polska Unia Seniorów, będzie można wykorzystać w innych miastach, w innych województwach. Logistyka wymaga pewnych nakładów. Nie da się zrobić tych działań tylko wolontarialnie. Stąd też zaprosiliśmy także przedstawicieli biznesu, tych przedsiębiorców, którzy coraz lepiej rozumieją, że srebrna gospodarka, że zmiana świadomości producentów, usługodawców, lepsze zdiagnozowanie potrzeb seniora konsumenta, że to wszystko jest szalenie ważne. Polska może być i Polska jest. To nie jest coś przyszłościowe. Polska jest dobrym miejscem na emeryturę. I myślę, że każda inwestycja albo każdy pomysł idący w tym kierunku jest takim strzałem w dziesiątkę, ponieważ oczekiwania są coraz większe. I możliwości tutaj są też w miarę duże, a nigdzie człowiek nie czuje się lepiej jak u siebie w domu.
Podsumowując tegoroczne Forum Ekonomiczne i Forum Trzeciego Wieku, warto podkreślić, że wiodące organizacje polskich seniorów jednoznacznie zadeklarowały wolę współpracy z Polską Unią Seniorów. Przy merytorycznej współpracy będzie możliwe wypracowanie ustawowej drogi stałego wsparcia dla około 5% grupy obywateli Rzeczypospolitej, dotkniętych ciężką niepełnosprawnością, wymagających stałej pielęgnacji. Ja protestuję przeciwko takim pojęciom jak tsunami geriatryczne. To nie żadne tsunami, to bym powiedziała następstwo losu. Tak po prostu jest. I my wszystko musimy zrobić. Z jednej strony, żeby te trendy zahamować, czyli spowodować, żeby zwiększyła się dzietność w naszym kraju, a z drugiej strony mówić o rozwiązaniach, które będą odpowiadały różnorodnym potrzebom osób starszych. Bardzo wielką bolączką seniorów są usługi zdrowotne, usługi opiekuńcze. I myślę, że na panelach, które tutaj są na tegorocznym forum, mówi się dużo o opiece zdrowotnej. Chciałabym, aby się nie tylko dużo mówiło, ale żeby te konkretne rozwiązania weszły ustawowo do naszego ustawodawstwa prawnego. Żebyśmy mogli rzeczywiście wyjść i powiedzieć seniorom, że od przyszłego roku czy od za pół roku, ale podać jakiś konkretny termin, że ustawy będą sprzyjać działaniu i poprawią los osób niepełnosprawnych. Nasza współpraca powinna również obejmować stanowiących prawo w naszym kraju. Otóż trzeba zwrócić uwagę ustawodawcom, że należałoby jak najszybciej dopracować się takich rozwiązań w przepisach, które będą sankcjonowały te rozwiązania, które pomogą nam rozszerzyć bazę opieki nad osobami zarówno niesamodzielnymi, jak i osobami, które wymagają innej troski. Zmorą życia seniora to niedostępność świadczeń, głównie rehabilitacyjnych i innych świadczeń zdrowotnych. W tej materii należy wiele poprawić, wiele usprawnić i oczywiście z wielkim zadowoleniem witamy takie programy finansowane z różnych środków, czy aktywności społecznej osób starszych przy Ministerstwie Rodziny, czy też przez Ministerstwo Zdrowia Senior Wigor, ale to jest wszystko kropla w morzu potrzeb. Myślę, że warto wspomnieć, że między innymi w wyniku nacisku środowiska seniorskiego zostały podwyższone najniższe emerytury, świadczenia emerytalno-rentowe. One nadal są bardzo niskie, ale jednak został zrobiony pewien krok naprzód. W tej chwili oczekujemy na decyzję w sprawie emerytura 500+, czyli planów rządu, aby emeryci dostali przynajmniej jednorazowy dodatek, bardzo pożądany w dość chudym emeryckim portfelu. Zdrowie to jest niezwykle kosztowna część naszej rzeczywistości i ilość środków przeznaczona na leczenie osób starszych jest olbrzymia i politycy zastanawiają się, czy faktycznie te środki powinny być przeznaczane na częstokroć kilka miesięcy życia, środki, którymi można uratować życie 10 czy 15 ludzi w wieku 30 czy 50 lat i którzy mogą żyć następne 40 lat. Tu zawsze jest pytanie, na ile społeczeństwa będą w stanie znaleźć jakiś złoty środek. Musimy od młodych lat uczyć się, jak żyć najdłużej. I gdy wiemy, co oznacza długie życie, co możemy sobie wyobrazić o życiu starszego człowieka, to droga do starzenia się jest o wiele łatwiejsza. Życzę, by młodzi ludzie współpracowali z seniorami i rozmawiali o tym, co to znaczy być starszym. Bycie seniorem może być piękne. Każdego dnia można przeżyć coś pięknego. Można być zadowolonym, nawet szczęśliwym, także w chorobie. Dla mnie najważniejsze jest rozwijanie współdziałania seniorów i młodego pokolenia. Zapewne każdy człowiek ma pewne marzenia i wyobrażenia i chciałby, aby one się spełniły również na tym etapie życia, kiedy już nie pracuje zawodowo, kiedy już ma więcej czasu, ale biologicznie rzecz biorąc pokazują się problemy nowe, jak choroba, jak samotność połączona z chorobą, niesamodzielność i być szczęśliwym seniorem. To jest bardzo dobre pytanie.
Ja muszę wspomnieć tutaj o dużym artykule, który napisał profesor Kornel Gibiński, humanista i lekarz znany w Polsce przez dziesiątki lat, który pisał o inwestycji profilaktycznej w społeczeństwo i pisał o tym w roku 1980 albo koniec lat 70. Został uznany jako człowiek, który chce pogrzebać część starszych ludzi, żeby oni odeszli, że już nie ma co inwestować. Ale w sumie inwestycja w profilaktykę jest najcenniejszą inwestycją, bo wtedy inwestujemy nie to, jak leczyć, ale w to, jak zabezpieczyć zdrowie młodego człowieka, żeby żył do 80 i 90. Myślę, że ten kierunek będzie coraz bardziej mocniejszy. Pewną część środków trzeba zabezpieczyć dla starszych ludzi, ale ta inwestycja w profilaktykę jest najbardziej istotną częścią, gdzie można z jednej strony obniżyć częstość występowania chorób, a z drugiej obniżyć też stopień zaawansowania potencjalnej choroby, przez co przedłużyć normalne życie. Każdy może być dotknięty ciężką chorobą, wypadkiem i stać się tak zwanym przypadkiem pielęgnacyjnym. Dla środowisk seniorskich w Polsce jest już czas najwyższy na praktykowaną, a nie tylko deklarowaną solidarność z tą grupą dzieci i dorosłych, oczekujących godziwego życia. W innych krajach Europy dostrzeżono i rozwiązano ten problem już wiele lat temu. Teraz czas najwyższy, by także w Polsce ustawowo wprowadzić podobne regulacje. Tegoroczne spotkania w Krynicy i Nowym Sączu pozwalają mieć nadzieję na zrozumienie tego problemu i prawdziwy przełom.